Marek, ale połykanie mikrofonu. No. 70% miewał? Połykanie mikrofonu, wiesz co? Włodek komentował oczywiście, ale czasami przychodził do niego Darek też. Darek, absolwent AWF-u ze specjalnością koszykówka. No tak. Ja kiedyś przyszedłem do nich, 3 miejsca były na stanowisku komentatorskim, a akurat dla radia tego meczu nie komentowałem. I siedziałem i Włodek nadawał, komentował, a Darek się odezwał po 5 minutach, jest 5 minuta, 27 do 15. Darek był dopowiadaczem, no, ale był koło komentatorem. No i co ja powiem, zacząłem na kartce pisać. Darek, powiedz, że tam bronią jakoś tak albo coś. On się dał. I jak ty powiedział, że która minuta, coś, to dodał 2 zdania od siebie. Fred tak spojrzał na niego, no ale... Fred? Tak. Znaczy Fred, czyli Włodek Szaranowicz. Włodek Szaranowicz. Za chwilę coś tam, jakaś znowu była przerwa, a znowu coś napisał. On powiedział. Włodek wyłączył mikrofon. Co jest, 2 na 1? Dzień dobry Państwu. Dziś gościem programu Dwa Fotele jest Marek Rudziński. Dzień dobry, Marku. Gele, gele. Gele, gele. Za chwilę wyjaśnimy, co to jest gele, gele, ale Marka przedstawia, że właściwie szerzej nie trzeba. Głos Eurosportu, skoki narciarskie, lekkoatletyka. Kiedyś Polskie Radio, Telewizja Polska, gazety takie już, można powiedzieć, nieboszczyki, czyli Sztandar Młody, Głos Pracy. Marek, zajmował gele, gele. Chce ci się jeszcze? Chce mi się jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Jeszcze, no bo wiemy, akurat kończy się sezon zimowy. Postanowiłem do Igrzysk w Paryżu dotrwać. O. Czyli jeszcze przyszły sezon zimowy i potem Igrzyska w Paryżu, chociaż jestem mocno zaniepokojony tym, co się dzieje wokół Igrzysk i ruchu olimpijskiego, w ogóle w związku oczywiście ze sportowcami rosyjskimi i białoruskimi, ale mam nadzieję, że Igrzyska będą, że będę mógł na nie 12 raz pojechać i... Nie chciałbyś bojkotować ich, nie? Nie, nie. Bojkot jest najgorszym pomysłem, jaki może być, bo sam dobrze wiesz, że sportowcy przygotowują się długie lata, żeby wystąpić na Igrzyskach, żeby walczyć o medale. Ja przeżyłem bojkot 1984 roku Los Angeles. Mnie to jakoś dotknęło, bo miałem jechać na te igrzyska. Jako sprawozdawca? Tak, jako sprawozdawca z Polskiego Radia. No ale ponieważ sportowcy nie pojechali, no to ja też nie pojechałem. Ale bojkot nie jest dobrym pomysłem, bo uderza w sportowców. A cóż sportowcy są winni? No tak, tam słuchałem niedawno ministra Bortniczuka, który mówi, jeśli sportowiec rosyjski czy białoruski zadeklaruje, że nie popiera wojny, że ma gdzieś Putina i tak dalej, ale sobie myślę, może zadeklarować, ale swojej teściowej albo żonie. Jego oficjalna deklaracja jest tak, automatycznie oznacza wykreślenie go z kadry narodowej, prawda? Wiesz, to jest tak, że to, co ogłosił Bach, Międzynarodowy Komitet Olimpijski, mówi o sportowcach w sportach indywidualnych, bo pomijamy gry zespołowe, bo Rosyjska Federacja została wykluczona ze wszystkich właśnie. W sportach indywidualnych w niektórych federacjach byli działacze, czy działacze rosyjscy mieli duże wpływy, no bo Rosja obok Stanów Zjednoczonych największa potęga sportowa od kilkudziesięciu lat. Wielki sponsor. Wielki sponsor, oczywiście. W niektórych nie. Na przykład w lekkiej atletyce Rosjanie praktycznie w ogóle nie funkcjonują. Bo chodziło oczywiście o doping, no bo oni byli, ta cała afera dopingowa związana z rosyjskim sportem w znacznej mierze dotyczyła lekkiej atletyki. Pomijam ciężary, bo to właściwie dotyczyło całego bloku wschodniego kiedyś. Ale w lekkiej atletyce na dobrą sprawę nie ma sportowców rosyjskich, więc na igrzyskach też ich nie będzie. Więc sprawa jest dosyć dynamiczna, zaczynają się protesty, rozwojowa. Dla mnie jest jedna rzecz przedziwna. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale znaczna większość świata cywilizowanego, nazwijmy to, jest przeciwko wojnie, przeciwko Rosji. Nakładamy sankcje gospodarcze, polityczne, finansowe. Sankcje sportowe też powinny istnieć, ale przede wszystkim ta większa część tego świata cywilizowanego jest w ONZ-cie. I oni nie potrafią sformułować, spowodować, żeby w ONZ-cie było jasne stanowisko. Tymczasem ONZ właściwie się wypowiada za startem rosyjskich i białoruskich sportowców. Dla mnie to jest trudne do zrozumienia. Warto, Marek, przypomnieć, w 80 roku bojkot przez państwa zachodnie, główne na czele ze Stanami Zjednoczonymi, igrzysk w Moskwie ze względu na interwencję Rosji, Związku Radzieckiego w Afganistanie. 4 lata później tutaj raczej... Nie było powodu. Nie było powodów, ale nastąpił rewanż i to brutalny. Ja wtedy jako początkujący dziennikarz oczywiście nie miałem szans wyjechania do Los Angeles, nawet o tym nie myślałem, ale widziałem w przeglądzie sportowym wtedy grupę kolegów, może nie tyle zrozpaczonych, co zdegustowanych, takich załamanych, że polityka tak brutalnie wchodzi do sportu i do zawodu.
No to straszne jest, bo to jest, jak mówię, no sportowcy robią swoje, nie powinni być ofiarami tego, że politycy się boksują. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że igrzyska będą się odbywały, że polscy sportowcy, podobnie jak większość sportowców całego świata, będzie mogła w Paryżu wystartować. A jak ktoś ci powie jeszcze, że ci sportowcy są za Putinem, za polityką imperialną Rosji? Którzy sportowcy? No, rosyjscy. Rosyjscy, no... To mam nadzieję, że ich nie dopuszczą do startu w igrzyskach, bo deklaracja MKOL-u jest taka, że oni, tak jak mówisz, mieli się opowiedzieć przeciwko wojnie, nie być powiązani z klubami wojskowymi. Jest to niemożliwe. Za dobrze znamy jest, to. Wiesz co, jest w tym wszystkim dużo hipokryzji, bo jeżeli patrzymy na tenisistów, którzy grają, ale przy ich nazwisku nie ma flagi i nie ma napisane Rus. I co? A wiemy, o kogo chodzi. Dostają mniej pieniędzy za to, nie dostają mniej pieniędzy. Dobra, ale... I wszyscy wiedzą, kto to jest. Marek, dokonaliśmy błyskotliwej analizy trudnych czasów. Trudnych czasów, jeśli chodzi o sport i politykę. No i zaczynamy jeszcze raz. Gele-gele. Gele-gele. Witamy się tak od prawie 30 lat. Tak. O co chodzi? Wyjaśnimy Państwu, o co chodzi. Otóż Janusz został wtedy szefem Kanalu Plus i Kanal Plus robił pierwszą transmisję zagraniczną z walki Darka Tygrysa Michalczewskiego z Włochem Giovanninim. Argentyńczykiem? Argentyńczykiem Giovanni, ale włoskie Giovanni. I w Hamburgu odbywała się ta walka i w związku z tym Kanal Plus postanowił na pierwszą transmisję zagraniczną wysłać dwóch komentatorów, Edwarda Durdę i mnie, oraz szefa Janusza jako opiekuna tej dwójki. No i byliśmy przed walką, mieliśmy trochę czasu wolnego, poszliśmy do Hamburga i gdzieś... Byliśmy w São Paulo pewnie. No pewnie São Paulo, no bo innego miejsca tam... nie bardzo można znaleźć. W każdym razie byliśmy w centrum miasta i w centrum tego miasta stał pan, prawdopodobnie przybysz z Afryki, tak mi się tak, wydaje. Ciemnoskóry, na pewno. Handlował czymś, trudno mi powiedzieć. Może on miał kasztany, ale nie wiedział chyba, że najlepsze są na placu Pigalle. Ale być może to wykaże. W każdym razie on bardzo głośno, dynamicznie zachęcał przebywających w okolicy ludzi do tego, żeby do niego podeszli. Ale nie mówił po niemiecku, to jestem na 100% pewny. Natomiast mówił jakimś dziwnym narzeczem, w którym głównie dało się słyszeć gele, 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 gele. I myśmy podeszli do niego, bardzo nam się spodobała jego zachęta i zaczęliśmy z nim rozmawiać, mówiąc mniej więcej gele, 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 gele. On był uszczęśliwiony, myśmy byli uszczęśliwieni i tak powstało gele, gele. I od tego czasu, jak dzwonimy się z Markiem albo widzimy, mówimy gele, gele, ale chyba nie wiemy tak naprawdę, o co chodziło z tym gele, gele. Nie mamy pojęcia. Trzeba się językoznawcę zapytać poważnego. Gele, gele, on mówił coś chyba w jakimś afrykańskim narzeczu, w związku z tym nie można było tego do końca zrozumieć, ale proszę Państwa, ten wyjazd miał jeszcze jedną ciekawą stronę. Mam nadzieję, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy. Po walce wygranej przez Darka poszliśmy na bankiet. Zostaliśmy na bankiet, duża sala. Przy wejściu do tej sali stało z 10 ochroniarzy, nie wiem, czy pamiętasz, sprawdzali nas, jak na lotnisku prześwietlali metalowymi i tak dalej. No, bo strasznie było tam bezpiecznie. Stały takie wieszaki, na których powiesiliśmy ubranka. Kiedy bankiet się skończył, nie będziemy ukrywać, że było to już nad ranem, wychodziliśmy stamtąd, okazało się, że na tych wieszakach jednego płaszczyka nie ma. A był to płaszczyk kolegi Janusza. No tak. W płaszczyku był paszport, bilet i pieniążki. Pieniążki, no i jeszcze klucze do domu. Na drugi dzień mieliśmy wracać do Polski. Absolutnie tak. I cudem udało mi się... Tylko dlatego, że mój wtedy, jeszcze raz mu dziękuję, doktor Stanisław Sulowski, wtedy dzisiaj profesor naszego Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, był wówczas konsulem w Hamburgu, więc jakimś cudem zrobiłem telefon, on wystawił mi taki glejt, pismo jednorazowe po przekroczeniu granicy, że po prostu mogę wjechać do Polski i całą procedurę odzyskania paszportu wznowić. No, ale zdaje się, że w Warszawie parę godzin byłeś przesłuchiwany. Nie. To po prostu była taka procedura, Edward zaręczył za ciebie. Edward musiał zaręczyć. Człowiek, który stał obok mnie, miał ważny paszport, miał powiedzieć, tak, znam tego pana, on się tak nazywa. No, oczywiście Edward nie byłby sobą, gdyby nie powiedział w ostatniej chwili, nie znam pana, o co panu chodzi? Zaczął się wygłupiać, bo piści patrzą, jak na wariatę. Mówię, Edek, zaraz cię z tej pracy a byłem jego szefem, więc tak, dobra, dobra, wszystko będzie dobrze. Więc rzeczywiście takie wspomnienia mamy, Marek, gele, gele. Gele, gele. Ale o mały włos nie zostałeś wybitnym koszykarzem. Wicemistrzostwo Polski, no nie każdy dziennikarz może sobie to powiedzieć. W
Polonii Warszawa. Zmarł niedawno Rysiek Niemiec. Dobrze ci znana postać, bo najpierw się zajmował koszykówką, był wybitnym koszykarzem polskim, a potem zajmował się piłką nożną. Zmarł niedawno, a z Ryszardem mieliśmy takie walki już po tym, jak skończyliśmy granie, bo w Zakopanem odbywały się Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w koszykówce. No i Rysiek reprezentował Kraków, mieli mocną krakowską drużynę. My mieliśmy w Warszawie mocną warszawską drużynę, bo był Ryszard Żochowski, były koszykarz reprezentant Polski, Jędrek Bednarowicz, były koszykarz reprezentant Polski, Andrzej Felix Muda, mój kolega z Polonii, ja, Zdzisław Ambroziak, wprawdzie siatkarz, ale olimpijczyk. Ale 2 metry się przydawało. Chcieliśmy i Rysiek Niemiec świętej pamięci krył mnie zawsze i tak walczył ambitnie, żeby tam wygrać, ale na ogół myśmy wygrywali. Co do koszykówki, no rzeczywiście miałem taką przygodę związaną z koszykówką. Zaczynałem w MDK-u na Konopnickiej. Potem najlepsi, jakiś był układ chyba MDK miał z Polonią i najlepsi juniorzy z MDK-u, bo tam była tylko sekcja juniorska, trafiali do Polonii. No i ja do tej Polonii trafiłem i udało mi się tam przez 8-9 lat być w drużynie. Nie byłem podstawowym graczem, ale miałem to szczęście, że byłem właśnie w drużynie, która pojechała do Lublina na turniej finałowy Mistrzostw Polski, gdzie zajęliśmy drugie miejsce. Byłem rok wcześniej w 75 na Pucharze Polski, gdzie wygraliśmy ten Puchar Polski w Ostrowie Wielkopolskim. Wspaniała przygoda. Sport jest w ogóle wspaniałą przygodą, więc dla młodego człowieka była to fantastyczna ale rzecz. Ale nie byłeś skazany na wielką koszykówkę z racji tego, że nie byłeś wielkiego wzrostu, a tak to powiem. Z moim wzrostem można było grać. Bo ja mam jako rozgrywający, obrońca. To mogłem grać, nie było problemu. Natomiast w pewnym momencie było tak, że ja kończyłem równocześnie studia na uniwersytecie. Studiowałem dziennie. Na uniwersytecie przyznać się, że jesteś wyczynowym sportowcem, nie bardzo wypadało, bo mówili albo mięśniak, albo intelektualista. No tak. A ja miałem już na Polonii etat na kolei, rejon budynku Warszawa, Polonia, więc trener mówił, kolego, musisz 2 razy dziennie przychodzić na treningi. Nie mówię, że miałeś stypendium na uniwersytecie. A, miałem stypendium, tak. Więc ja starałem się wykłady, zajęcia tak organizować, żebym mógł być na treningu rano, za co dostawałem pieniądze, oprócz tego studiować. No nie było to wszystko proste. Gdy skończyłem studia, był wybór. Albo dalej zostaję kolejarzem, gram dalej w Polonii, albo chcę robić coś innego. Ja chciałem coś innego robić w życiu. Już wtedy miałem pomysł na to, żeby być dziennikarzem, zajmować się sportem, bo kochałem sport od mojego dziecka i chciałem w tym sporcie zostać, ale nie jako zawodnik już, tylko jako... No dobra, ale urwanie Achillesa ci pomogło chyba, co? Ścięgna. Nie, Achillesa urwałem już po skończeniu kariery. A jednak. A, jak chodziliśmy na Polonię, tam dziennikarze, byli zawodnicy, aktorzy, to tam kierownik wieloletni Polonii Warszawa Krzysio Mateja trochę mi nadepnął na nogę i ja wtedy, wiesz, było tak, przychodzisz do sali, szybko, szybko, gramy bez rozgrzewki, a wydawało się, że jesteś jeszcze młody, zdrowy, piękny i bogaty, a już tak nie było. W związku z tym urwanie Achillesa było sprawą prostą. Nie, mnie pomogło w podjęciu decyzji to, że chciałem skończyć z graniem, chociaż wyszło trochę inaczej, bo jak grałem w Polonii, to była w 79 roku, odszedłem z Polonii, pracowałem na uniwersytecie, bo nie znalazłem najpierw pracy w dziennikarstwie w agencji Almaturu na uniwersytecie i zarabiałem tam 3000 jako magister już, a przedtem jako robotnik kwalifikowany na Polonii ze wszystkimi dodatkami, premie za wygrane mecze i tak dalej, wychodziło około 10. Marek, ale musisz powiedzieć, ile za to mogłeś dolarów kupić, bo... Ja nie pamiętam, ile to było. Młodzi ludzie pomyślą, że zarabiałeś całkiem dobrze, tu 10, tu 3. Nie, 10 to było dobrze, nie, ale tak. Z 10 zejść na 3... Średnia ile było? 2300, 2400? No, około 3 pewnie, może tak było. No jeżeli na uniwersytecie dostałem 3, no to pewnie to była jakaś minimalna taka pensja, powiedzmy sobie, średnio poniżej stanów średnich. No. Ale jak grałem i zarabiałem 10, to było dobrze. A wtedy już miałem małe dziecko i miałem 3000. W związku z tym musiałem jeszcze dorobić, więc poszedłem do drugiej ligi, do Skry, grać w koszykówkę tylko dla pieniędzy, w drugiej lidze. Nie chodziłem rano na treningi, bo rano chodziłem do pracy, trenowałem wieczorami, grałem mecze. Ale 2 sezony i potem się okazało, że Michał Lickiewicz, dobrze znany zapewne państwu i tobie, nasz kolega, kiedyś dziennikarz oddziału warszawskiego sportu katowickiego, był zaprzyjaźniony z Polonią, ze mną, bo był po hungarystyce, jeździł z nami na Węgry jako tłumacz. Skomplikowane historie, ale dużo się działo. Ja rozpuszczałem bici, że gdzieś szukam pracy w dziennikarstwie. I Michał powiedział mi, że w Głosie Pracy odszedł
bo to były takie czasy, że nie mógł sobie naczelny czy tam szef redakcji przyjąć 10 facetów, choćby najzdolniejszych, tylko mieli limit etatów. No tak, wiadomo. Jak ktoś odszedł albo umarł, no to się zwolnił etat. I tam odszedł jeden kolega i ja w jego miejsce mogłem pójść. Poszedłem, szefem był nieżyjący już niestety Janusz Karaczewski, który kiedyś był koszykarzem w Legii. Maciej Biega wtedy nie pisał? Maciek był po Głosie Pracy, bo pracowało wielu znakomitych dziennikarzy. Warto wiedzieć, była wyjątkowo nudna gazeta. Tak. Gazeta Związków Zawodowych. No gazeta była jaka gazeta, ale zatrudniała dużo dobrych dziennikarzy, naprawdę. No i Janusz Karaczewski znał mnie z racji mojego grania w koszykówkę, więc mnie przyjął. Było nas dwóch, Tomek Bielecki i ja jako dziennikarze, Janusz Karaczewski jako szef, bo tam było kawałek kolumny na ostatniej stronie dla sportu, ale tam pracowałem do wybuchu stanu wojennego. Wybuch stan wojenny i gazeta już się nigdy nie ukazała. No tak, potem sztandar młodych. Przez tak dwa miesiące nie wiedzieliśmy, co z nami będzie, liczyliśmy, że może, ale nie. Ale Janusz Karaczewski był wspaniałym człowiekiem. To był dobry szef, dobry dziennikarz, ale też wspaniały człowiek, bo on w tym czasie, kiedy myśmy byli zawieszeni, nie wiadomo, co z nami będzie, znalazł pracę dla Tomka i dla mnie. Dla siebie nie znalazł. Zresztą potem długo nie miał tej pracy. Mhm. A Tomek poszedł do Kuriera Polskiego, a ja poszedłem do Sztandaru Młodych. Janusz mnie tam polecił. I tak zostałeś dziennikarzem sportowym. Ale tak naprawdę, Marek, to wieloboistą, bo komentujesz skoki, robiłeś boks, lekko atletyka, no nie wiem co jeszcze. Nawet łyżwy szybkie, zdaje się, na igrzyska. To ty wtedy powiedziałeś, albo jesteś sprawodawca, albo nie. A ponoć chwalili się. Albo się jest, albo się nie jest. Chwalili cię bardzo za te łyżwy szybkie. Powiedz, ja wiem, że specyfika radia, wielkich imprez, z polskiego radia oczywiście, czyli tego głównego nadawcy państwowego, czy rządowego, jak chcecie państwo nazywać, ale faktycznie powoduje, że na Igrzyskach Olimpijskich musi znać się na wszystkim, a przynajmniej dobrze to zrobić, przynajmniej sprawnie i tak, żeby zainteresować ludzi. Powiedz, poćwiczyłeś trochę, nie wiem, spotkałeś się z trenerami, żeby powiedzieli ci, o co chodzi w tych długich łyżwach, panczenach. Tak, oczywiście, z Wiesiem Kmicikiem, który był trenerem kadry, spędziłem wiele wieczorów. Niezapomnianych wieczorów. Niezapomnianych wieczorów. Nie wiem, wyjątkowo wiesz, towarzyski człowiek. Tak, Wiesiu bardzo towarzyski człowiek, chętnie dzielił się wiedzą swoją i było wspaniale. Zresztą, jest co, ja się uczyłem wielu sportów. No, ja grałem w koszykówkę, od małego dziecka interesowałem się sportem, chociaż nigdy w zasadzie nie komentowałem piłki nożnej. Uważam, że na temat piłki nożnej mam dużą wiedzę, bo po prostu lubię piłkę nożną na przyzwoitym poziomie oglądać i trochę, jak mi się wydaje. Ale na S13 cię wysłałem. Na S13 mnie wysyłali, S13 prowadziłem w radiu, czyli to tak. Studio poświęcone piłce nożnej, więc musiałem jakoś... Ale generalnie rzecz biorąc, myśmy wtedy, w przeciwieństwie do, nie mając im tego za złe, dzisiejszych dziennikarzy, którzy mają wujka Google'a i którzy się tym posiłkują, myśmy, żeby się czegoś nauczyć o sporcie, musieli spotykać się z ludźmi, trenerami, zawodnikami, rozmawiać z nimi, uczyć się. Ja boks... Od małego dziecka tata mnie do hali gwardii prowadził na boksy, więc ja te boksy lubiłem, ale żeby wiedzieć, o co chodzi, to z Sylwkiem Kaczyńskim, z Andrzejem Gmitrukiem chodziłem do ringu na tarczę i oni mi pokazali, jak tarczować. Nie zrobili ci krzywdy? Nie, jak zajstep, jak coś. Normalnie. Lekki atletyki, skok z wyż, dlaczego flop, na czym polega i tak dalej. Czy tyczka z Stadziem Ślusarskim, Władkiem Kozakiewiczem, z Edziem Hatalą, trenerem Artura Partyki. Długie godziny na rozmowach na ten temat, o skokach narciarskich. Też z ludźmi dużo rozmawiałem. Żeby... Miałeś więcej czasu. Ja wiem, a czy wiesz co, to było też tak, że myśmy w radiu, nas było w redakcji około 10 osób. Trzeba było codziennie robić kronikę sportową w różnym okresie różnie, ale nawet 25 minut ta audycja trwała. Więc tam trzeba było materiałów dźwiękowych. No czyli tak. Na przykład jechałeś do Spały albo do Cosu w Cetniewie albo do Zakopanego gdzieś, bo tam byli na przykład koszykarze. Mnie interesowali koszykarze. Pojechałem do Cosu w Cetniewie, nagrywałem koszykarzy, ale tam byli też szermierze, bokserzy, lekkoatleci, ktoś tam. No to też szedłeś i z nimi rozmawiałeś, nagrywałeś. W ten sposób poznawałeś ludzi, w ten sposób poznawałeś też trochę dyscyplinę. I dzięki temu, no ja miałem, nie wiem, takie były spotkania rodziny olimpijskiej na początku nowego roku. Ja właściwie wszystkich tam znałem i mnie wszyscy znali przez to, że myśmy się spotykali, bo ja się w ten sposób też uczyłem sportu i poznawałem tych ludzi. Marek, ale trzeba mieć gadane.
Mówisz o tym, że cały czas gadam. Nie. To ja szczęśliwy. Mało pytań, dużo odpowiedzi. To może być ciekawe. Może być ciekawe, nie, ale oprócz tych wszystkich rzeczy, rzeczywiście predyspozycje, bo tak jak mówisz, poszedłeś z jednym naszych kolegów, mniejsze nazwisko na pierwszy, jak to się dziś mówi, casting. Casting, tak. Wtedy naprawdę duże nazwisko. Naprawdę nie uwierzą państwo i tamtego odstrzeli, a ty zostałeś. No tak się złożyło akurat. Bo ty miałeś co, przerzutkę w gębie? To też jest ważne. Czyli chyba miałem niezły głos, jak no to tak. Mówią radiowy. Nie miałem, jak mi się wydaje, poważniejszych wad wymowy. Uh-huh. Miałem taką potoczystość mówienia. Nie wiem, może to wynikało z tego, że ja od małego dziecka lubiłem czytać książki, lubiłem czytać na głos. A widzisz. Jako kilkunastoletni chłopak teraz to się nazywa katedra na świętego Floriana, kiedyś na ulicy Floriańskiej była, na katedra praska. Ja tam bardzo blisko mieszkałem, na ulicy dawnej Wójcika, dzisiaj księdza Kłopotowskiego. I chodziłem tam na religię i byłem też, no jak to dzieci wtedy, ministrantem. Ale ja coś tak bardzo mi szło z tym ministranstwem. Nie wiedziałem, kiedy trzeba dzwonić, kiedy co. Rozkojarzony byłeś? Jakiś taki, nie wiem, nie za bardzo byłem kumaty tam w tej razie. Tam... I ksiądz wymyślił, że ja będę w związku z tym czytał listy do różnych tam. Pierwsze publiczne wystąpienia wobec licznego audytorium w katedrze praskiej, czytając do mikrofonu, dawałem, tak. I być może to były początki mojej... I rzekł pan i tak dalej. Być może to były początki mojej pracy z mikrofonem na długie lata. Jakbym cię nie znał, lata. Marek, i znał cię na i poza boiskiem, pomyślał, że wtedy rokowałeś na księdza, albo przynajmniej... Powiem ci, że jak byłem bardzo małym chłopcem, takim 4-5-letnim, to moja mama świetnie szyła i uszyła mi małą komrzę taką. Tak. Ja ciotki, które przychodziły wujków, zbierałem je bracia i siostry, kochajcie się, coś tam wygłaszałem kazania, także coś w tym jest. Słuchaj, no, ale faktycznie dobry redaktor radiowy czy telewizyjny musi umieć przemawiać. Oczywiście. A jak ksiądz przemawia, to co za ksiądz? Musi umieć przemawiać. Rzeczywiście. Marek, kiedyś powiedziałeś podczas jednych naszych wielogodzinnych rozmów, nie tylko przy herbacie, że po pierwsze, nie ma człowieka, który podczas transmisji popełnił błędu merytorycznego, językowego, dykcyjnego. Nie ma siły na to. Nie ma. Chyba wydaje mi się, że nie. Chyba nawet najwięksi z Bohdanem Tomaszewskim na czele mieli jakieś takie sytuacje. Wiesz co, to jest, sam dobrze wiesz, bo też komentujesz, czy komentowałeś. Czas przeszły dokonane. Komentowałeś. I dobrze wiesz, że zupełnie inaczej się ogląda widowisko, kiedy się je komentuje, a zupełnie inaczej, jak się siedzi przed telewizorem. O, absolutnie. Jak siedzisz przed telewizorem, wszystko dokładnie widzisz i każdy błąd tego, który komentuje, wyłapujesz, prawda? Mhm. Bo nie ma nic prostszego. Natomiast jak się komentuje, to jest bardzo wiele różnych elementów, które składają się na to, że ty możesz te błędy popełniać. Bo na przykład dostajesz na słuchawki różne informacje. W Eurosporcie dostajemy po polsku, po francusku, po angielsku, które są czasami potrzebne, czasami denerwujące, i tak dalej, i tak dalej. Siedzisz przed telewizorem, bo komentujemy na ogół przed telewizora, czyli widzimy to samo, co widzowie. Tak zwanej dziupli. Tak zwanej dziupli, więc czasami też nie wszystko dokładnie widać. No, różnie bywa. Poza tym przeżywasz emocje, coś się dzieje na żywo i pomylenie, wiesz co, znamy tysiące nazwisk ludzi związanych z naszą działalnością, prawda? Więc pomylenie imienia, czy złe wymówienie nazwiska, bo Karl Stromów jest 10, a masz ich w 10 różnych dyscyplinach sportu i ten jest Sven, a ten jakiś tam Karl, prawda? Absolutnie tak. Zresztą poza tym to wyróżnia się... Andrzej Janisz niedawno na wspólny znajomy opowiadał mi, jak się wymawia Karl Strom. Nie chciałem mu uwierzyć, no ale... No tak, ale to wiesz co, to jest jeszcze właśnie pytanie, czy figu, czy figo, tak? A tak, albo tak. Tulio, Tulio. Tak, parę innych rzeczy. No to jest... są różne szkoły, jak mówią Falenicka i Otwocka. Komentator francuski mówi Michel Jourdain i nie było dyskusji. Problemu. Czy był, grał przez długie lata, Jeleń się nazywał. Tak polski piłkarz, tak. Żelę. I koniec, nie było dyskusji. Nikogo to nie przeszkadza. My mamy trochę taki kompleks. My mamy taki drobny kompleksik, że... Ale chodziłeś na przykład przed wielkimi zawodami do kolegi, nie wiem, tak. Z radia francuskiego, tak. Niemieckiego, tak. Brytyjskiego, powiedz, jak się wymawia? Tak. Chodzi. Konsultacje były, tak? Tak, no szczególnie jak przy jakichś takich trudnych, ja nie znam francuskiego, więc czasami z tym piękny mam język. Jakiś piękny język, tylko trudny do... Ale na emeryturze muszę... Krzysiek Wyrzykowski właśnie zna dobrze, a jutro się spotykamy. A, widzisz, proszę, pierwsza lekcja, tak. Coś mi tam powiedział. Jeszcze jedno, Marek, powiedziałeś mi tak, kiedyś siedzieliśmy, gadaliśmy i mówisz, wiesz co, 90% w Stanach naszych głosów telewizji, radia nie dałoby rady. Zwróć uwagę, jak ci Amerykanie mają takim niskim, wykształconym, to już jest bas, baryton, nie wiem.
Tak. Prawda? Rzeczywiście, proszę posłuchać kiedyś amerykańskich speakerów, nawet tych, co czytają wiadomości w największych sieciach. To prawda, prawda, jest, że oni mają jakąś taką bardzo, bardzo specyficzną selekcję tych ludzi, którzy pracują z mikrofonem. To musi być niski, donośny, tubalny taki głos, który do ciebie dochodzi, dociera. No jest usłyszysz taki... wiarygodności pewnie, nie? Też, nie? Pewnie tak, no ale taki mają, tak, mnie się to podoba, bo ja mnie czasami głosy niektórych ludzi, którzy siadają przed mikrofonem, no... Irytują, tak. Wyłączam sobie na przykład głos, bo nie mogę, bo a wiesz, że prezes Tyczyński, założyciel i legenda Radia RMF, osobiście akceptował głosy ludzi, którzy chcieli tam pracować. W serwisy, sport i tak dalej, przysyłano podobno mu na kasetach, jeszcze takich, były kasety, nie było, tak, nie było na początku lat 90. Kasety magnetofonowe. No. Takie, no VHS? Ale nie. No, VHS to jest do obrazem. No tak, a ja tłumaczymy, mówimy o czymś, co przez 6 lat się tak zmieniło. Jako dziadersi musimy to czasami tłumaczyć młodym ludziom, którzy mam nadzieję nas oglądają, więc rzeczywiście osobiście akceptował te głosy. Ale wiesz co, to niezwykle, niezwykła staranność do dziś RMF, jeśli chodzi o serwisy, to musisz przyznać, że... Wiesz co, to w polskim radiu było to bardzo restrykcyjne, to o czym mówisz, że ja poszedłem z drugim kolegą i jego nie przeszedł przez to pierwsze sito świetny kwalifikacyjne. Świetny. Ale potem trzeba mieć kartę mikrofonową w radiu. Trzeba było zdać egzamin na kartę mikrofonową. Tak samo jak w telewizji na kartę ekranową. Ja przez kilka lat się dosyć regularnie pokazywałem w telewizji. Pani Edyta Wojczak, wybitna kiedyś speakerka telewizyjna, była w komisji i trzeba było, no, jak mówią na Kaszubach, za czymś wyglądać, żeby w telewizji móc się pokazywać, a w radiu za czymś mówić, żeby można było dostać mikrofon. Ale chyba dostałeś od razu, nie? Tak. Bo to były gradacje. Znaczy jedna... można było nagrywać audycje, zdaje tak, się. Bądź na żywo. Drugi etap na żywo, trzeci prowadzenie studia. Tam były wielkie, no, były legendy, ale też anegdoty, że w zasadzie dwie najlepsze karty takie do wystąpienia wszędzie i zawsze Wojciech Mann i Zdzisława Guca była taka legendarna dziennikarka Polskiego Radia. Tak. No, zresztą twoja koleżanka chyba. Koleżanka moja, tak jest. Marek, a wracając do tego, jak mówiliśmy o sposobie komentowania, o trochę zmianie, o wujku Google'u. Kiedyś mi opowiadałeś, jak robiłeś z Wodkiem Szaranowiczem NBA i różne. Wodek był otoczony książkami, tak? On te książki przynosił na pulpit, czy to były notatki? Nie, notatki, książki, bo... No, pewnie rocznik NBA. Książki przynosił, potem sobie z tych książek robił notatki. Włodek się bardzo solidnie przygotowywał. Wiem. Bardzo solidnie się przygotowywał. On lubił sobie napisać wstęp. Chociaż jak nagrywaliśmy kiedyś NBA, to tak jak ty przed naszym nagraniem też się parę razy pomylił, bo zazwyczaj tak było. A, absolutnie. Ale nie, Włodek był bardzo, bardzo solidnie, dobrze przygotowany do tego. Starał się mieć jak największą wiedzę, w związku z tym tę wiedzę zdobywał właśnie, no, nie było internetu wtedy, czyli z książek trzeba było. Absolutnie. Ujął mnie wtedy, kiedy był w ekipie na Ateny 2004. Ja byłem szefem sportu w TVP i mówię, wiesz, muszę wziąć 3 tygodnie urlop przed igrzyskami. Przygotować. Ja mówię, no okej, okay, no ale Wodziu, 3 tygodnie? Stary, muszę jechać nad morze, plaża, bieganie codziennie, biegi fizycznie i czytanie książek. Graves, nie wiem, profesor Krawczuk. Wszystko o mitologii, wszystko o kulturze antycznej. No, ujął mnie w tym takim podejściem do sportu. Znał sport, ale wiedział, że jest w Atenach, będzie komentował szczególne igrzyska. Ceremonię otwarcia będzie komentował, w związku z tym potrzebna była wiedza, bo wiadomo, że ceremonia otwarcia jest też jakimś przeglądem kultury, historii danego kraju, więc dobrze byłoby coś na ten temat wiedzieć. Włodek po pierwsze bardzo inteligentny człowiek, po drugie erodyta, po trzecie profesjonalista. Więc to wszystko razem wzięte podobało, że on musiał się do tego solidnie przygotować. Czasami może to wyglądało trochę karykaturalnie, ale efekt był taki, jak być powinien. Marek, ale połykanie mikrofonu? No, 70% miewał? Połykanie mikrofonu, wiesz co? Posiadanie nawet. Posiadanie mikrofonu. No to jest kwestia temperamentu, to jest kwestia przeżywania też. Włodek bardzo emocjonalnie przeżywał wszystko. Jak już zaczął, to ciężko mu było
było skończyć. Ciskał ci. No, rozwieracz, takie różne były sztuki. Taka anegdotka z tym związana. Na igrzyskach w Barcelonie w 92 roku pierwszy raz gra Dream Team, pierwszy słynny, najwspanialszy. No i oczywiście... I Michel Jourdan, jak mówią Francuzi. Michel Jourdan, jak mówią Francuzi. I Włodek komentował oczywiście, ale czasami przychodził do niego Darek też. Darek, absolwent AWF-u ze specjalnością koszykówka. No tak, w WSW w Oliwie, w Gdańsku. No, ale AWF w każdym razie. Tak, AWF w Oliwie. I ja kiedyś przyszedłem do nich, trzy miejsca były na stanowisku komentatorskim, a akurat dla radia tego meczu nie komentowałem. I siedziałem i Włodek nadawał, komentował, a Darek się odezwał po pięciu minutach, jest piąta minuta, 27 do 15. Ale Darek był jego... Darek był dopowiadaczem, no, ale był komentatorem. Razem mieli. Tak jest. No, ale oczywiście za dużo się nie umknął. No więc ja w momencie zacząłem na kartce pisać. Darek, powiedz, że tam bronią jakoś tak albo coś. On się dał. I jak ty powiedział, że która minuta, coś, to dodał dwa zdania od siebie. Fred tak spojrzał na niego. No, ale... Fred? Tak. Znaczy Fred, czyli Włodek Szaranowicz. Włodek Szaranowicz. Za chwilę coś tam, jakaś znowu była przerwa, a znowu coś napisał. On powiedział. Włodek wyłączył mikrofon. Co jest, dwóch na jednego? No ale ty zawodowy koszykarz, ten jest ty. Tak, no Włodek też był koszykarzem. No tak, ale jeśli chodzi o klasę sportową, ustępował wam. No tak, tak, tak. Rzeczywiście mnóstwo anegdot, no Włodek faktycznie trochę wszedł w jego buty, prawda? Komentując skoki. No tak, tak. Ja jak poszedłem w 2012 roku do Telewizji Polskiej... Na 5 lat zdaje się. Tak, na 5 do 2017, to Włodek był szefem, ale... On wymyślił, powiedział, ty Marek będziesz robił skoki? Czy on mnie, no wiesz, on wiedział, że ja robię skoki, bo ja robiłem w Eurosporcie od 2000 roku, więc myśmy się spotykali na imprezach i tak dalej. I on wiedział, że ja komentuję, wiedział jak komentuję. W związku z tym chciał, żebym ja przyszedł i robił te skoki z nim i lekką atletykę z nim, więc to były dwie rzeczy. Myślisz, że on widział w tobie może nie tyle następcę, bo to jesteś zbyt mała różnica wieku między wami, tam 6 lat chyba, czy 5? 5. Ale po prostu odpowiadał ci sposób twojej narracji, temperamentu. To jest twojej przerzutki w gębie, jak mawiali. Myślę, że tak, bo ja się z nim po pierwsze nie ścigałem. No nie, ja uznawałem, że... Ty się, Marek, nigdy nie ścigałeś. Nie, nigdy się nie ścigałem, ale... Ale cię chcieli. Ale... Tu i tam. Ale z nim się nie ścigałem i jemu chyba odpowiadało to, że ja przyjmowałem rolę no, taką, jaką było napisane. No, jeżeli on połyka mikrofon... Trudno. Czekam na swoją szansę. Na swój czas. Poza tym myślę, że charakterologicznie się zgadzaliśmy. Obaj jesteśmy raczej bezkonfliktowi. Myślę, że nasze zainteresowania pozasportowe, stosunek do ludzi, do świata, no to wszystko powodowało, że nam ze sobą, tak mi się wydaje, chyba Włodek mógł potwierdzić, było dobrze. Mhm. Było dobrze jeździć za granicę, było dobrze jeździć po Polsce, było dobrze spotykać się, pogadać, porozmawiać o sporcie, o życiu. Także Włodek był niesamowicie, tak wspominamy go, życzymy mu po prostu zdrowia, bo łatwo nie ma, ale niezwykle pozytywnie na ludzi oddziaływał. To potem było widać, wiesz co, bo ja zawsze mówię, że w takich przypadkach ekran nie jest barierą. Wyczuwasz faceta, który tam do ciebie przemawia i mówi, że to jest gość, który jest zakochany w tym małyszu, czy w skokach, nie wiem, w lekkoatletach i sprzedaje to tak, że no po latach. No dziś jest legendą, żyjącą legendą. Wiesz co, to jest tak, że w tej robocie chyba ludzie wyczuwają szczerość. O! Prawdziwość. Że jesteś zaangażowany. Oczywiście w komentarzu trzeba zachować obiektywizm. Nie można być zauroczonym polskimi piłkarzami i nie widzieć, że źle grają na przykład. Ale wiesz, jest taka szkoła, że jak pierwsza lekcja, jak piłka w polu karnym, podnosisz głos i wrzeszczysz, a druga stop orkiestra bije o naszych. No wiesz, to jest... Nie, ale na przykład chodzi mi o coś takiego, że nie należy się cieszyć z niepowodzenia rywala. O tak. Nie należy, nie wiem, wyśmiewać ostatniego. To, co pan Tomaszewski kiedyś mówił, że trzeba też zwrócić uwagę na tego ostatniego, że to jest też człowiek, który daje z siebie wszystko, walczy, a że jest ostatni, no ktoś musi być. Mariusz Walter wypłynął na tym reportażu. Ostatnim kolarzu kolumny wyścigu. Samochód z napisem koniec wyścigu. Tak. Więc to jest szczerość, czyli mówienie prawdy przy zachowaniu wszystkich możliwych sposobów obiektywizmu, obiektywnej narracji, ale takiej
takiej uczciwej, szczerej, z jakimś tam no, przeżywaniem emocji, bo ludziom te emocje też trzeba przekazywać. No tak, Marek, ale przyznałeś tylu ludzi. Mówiłeś o tym, że nie wiem, biegałeś w Spale z lekkoatletami, ćwiczyłeś boks w Cetniewie, nie wiem, jeździłeś do Zakopanego do narciarzy. To są twoi ludzie, twoi koledzy. Nagle siadasz do mikrofonu, widzisz, że gość odstaje, gość jest bez formy. No. To nie są łatwe rzeczy. Jest to, to jest oczywiście, to nie są łatwe rzeczy, ale ja miałem to szczęście, że z wieloma sportowcami byłem, można powiedzieć, zaprzyjaźniony. No, no, to nie jest taka przyjaźń, bo nie spotykasz się regularnie i tak dalej, ale nie wiem, z Andrzejem Grubą świętej pamięci, z Tadziem Ślusarskim świętej pamięci, z Jurkiem Kulejem świętej pamięci, z którym komentowałem dużo sportu, byłem zaprzyjaźniony. I oni mi mówili wiele rzeczy też ze swojego życia prywatnych, ale ja nigdy tego w żaden sposób nie wykorzystałem przeciwko nim. Ja mogłem wiedzieć, że na przykład ma słabszy dzień z jakiegoś tam powodu, ale mogłem to obiektywnie jakoś powiedzieć, ale bez zdradzania tajemnicy, którą oni mi powiedzieli. Czyli te wszystkie znajomości, te przyjaźnie zostawiałeś w szatni, jak wchodziłeś do firmy, tak? Siadałeś za mikrofonem i... Mogłem mieć większą wiedzę, bo mi ktoś coś powiedział o rywalu, o sposobie zachowania, gry. Tam... A ktoś się na ciebie obraził? Nie, nigdy się nikt na mnie nie obraził. Nie. Nigdy się nikt na mnie nie obraził, ale myślę, że właśnie nie było powodu, bo ja generalnie jestem pozytywnie nastawiony do ludzi. Staram się widzieć więcej dobrego niż złego, choć też obiektywnie, jeżeli coś jest nie tak, no to o tym powiedzieć, ale w taki sposób, żeby nikogo nie urazić, nie obrazić. No bo wiesz, jeżeli ktoś ewidentnie coś zepsuje, zrobi źle, no to my ludzie związani ze sportem o tym wiemy i sam zawodnik też to wie. Więc on, jak ty mu powiesz, że on fatalnie strzelił, bo strzelił w trybuny zamiast trafić karnego, no to co masz powiedzieć, że super zagrał, jak nie strzelił do karnego? No nie, ale musisz powiedzieć, że źle zagrał. I on o tym wie, że źle zagrał, tak, więc ale on się za ciebie nie obrazi. Zgadza się. A powiedz, a przejście z radia do telewizji, mówi się, pierwsza zasada, mów mniej, prawda? Jeśli no, byłeś radiowcem i nagle idziesz do telewizji, chociaż ty bardzo szybko, chyba równolegle te dwa byty ciągnęłeś. No tak, bo ja pracując w radiu zacząłem się pojawiać w telewizji, z tym, że na początku robiłem głównie serwisy, no więc tam nie było jakby, chociaż były takie czasy, że telewizja zaczynała być kolorowa i mówiło się, że, ale było też dla większości ludzi mieli czarno-białe. I mówisz, a ci w jaśniejszych koszulkach atakujący na prawą stronę to są piłkarze Widzewa. Tak jest. Także trochę trzeba było też tej radiowej wyobraźni uruchomić, więc ja robiłem na początku właśnie tylko no, jak byłem prezenterem wiadomości sportowych, prowadziłem studio piłkarskie. Nie wiem, Tomek Zimoch też chodził. Talia 90, tak? Tak, myśmy wtedy we dwóch chodzili. Urbaś. Tak, Heniek Urbaś też, tak. Więc to jakby nie kolidowało. Wiesz co, są różne szkoły. Jak posłuchasz południowców, komentatorów telewizyjnych w Brazylii, jak komentują piłkę nożną, to jest coś, szaleństwo. To sobie trudno wyobrazić, że można to w ten sposób robić. Jak posłuchasz niemieckiego komentatora, który przez pół godziny się nie odzywa, a potem mówi Tor, na przykład. To jest różnie, to zależy od tego, jakie są emocje, jak... Oczywiście, w radiu, jak to mówili moi wielcy nauczyciele, radio jest teatrem wyobraźni, czyli ty masz zamknąć oczy i wyobrażać sobie na podstawie tego, co ja ci mówię, co się dzieje. Czyli ty masz na końcu powiedzieć, jaka szkoda, że państwo tego nie widzą. Jaka szkoda, że państwo tego nie widzą, ale masz opowiadać o kolorach, o pogodzie, o wielu różnych rzeczach, których ludzie nie widzą, a ty widzisz i masz im to powiedzieć. Natomiast w telewizji wszyscy wszystko widzą. Więc mówienie, że podam na lewą stronę jest trochę bez sensu, bo wszyscy widzą, że podam na lewą stronę. Znam takich perfidnych widzów, że wyłączy głos w telewizji. Włączy radio. Włączy radio i mówię, co on opowiada, ale atmosferę mu robi, absolutnie. No tak, ja myślę, że dzisiaj Bogdan Tomaszewski, gdyby jego taka fraza o tym, że jest na turnieju w Wimbledonie lata 60., 70. i nie wiem, czy on to zauważył, czy wymyślił, że jakiś motylek sfrunął i usiadł na rondzie kapelusza królowej Elżbiety II, świętej pamięci. Ono to opowiada, ludzie w tym momencie chłoną. Dzisiaj towarzystwo, które, jak powiedziałeś, wychowane na Wujku Ogólu, wiedzące absolutnie wszystko, więcej od wszystkich sprawozdawców naraz, powiedziałoby, że no to komuś coś się odkleiło, prawda? Tak, to jest, trochę się zmieniły czasy, zmienił się sposób narracji.
Ale też i odbioru, wiesz? I odbioru też, tak. Bo dzisiaj łatwiej powiedzieć, co on tam... Wiesz co, ale zobacz, Janusz, kiedyś było jedno radio, jedna telewizja. Było nas w sumie w Polsce 100 dziennikarzy sportowych, bo były Przegląd Sportowy, Sportowiec, Sport Katowicki i 17 gazet wojewódzkich, nazwijmy to, gdzie było po jednym dziennikarzu sportowym. 100 ludzi w klubie dziennikarzy sportowych było w Polsce. Więc było coś takiego nawet jak taki sąd koleżeński, można powiedzieć, jak cenzura czy ustosunkowywanie się do tego, co ludzie mówią, co piszą. Dzisiaj, kiedy masz... Ale każdy jest dziennikarzem. Wchodzisz na Twittera, na Facebooka. O to chodzi właśnie. Piszesz, co chcesz, jesteś opinionistą. Jesteś dobry, a najczęściej silny, głośny, wulgarny, No więc kontrowersyjny. To się bardzo zmieniło. Dlatego też odbiór tego wszystkiego jest inny. Kiedyś musiało to mieć jakiś poziom. Tak jak mówimy, sprawozdawca powinien mieć głos, powinien mówić po polsku, powinien ładnie mówić. Dzisiaj niekoniecznie. Jak ktoś występuje przy mikrofonie, musi mówić ładnie, musi mieć głos dobry i tak dalej. Ktoś się pokazywał w telewizji, powinien za czymś wyglądać, dzisiaj niekoniecznie. A poza tym każdy może powiedzieć i napisać, co mu się żywnie podoba. Absolutnie. Bez względu na to, czy to jest prawda, czy to jest głupota, czy to jest całkowita kompromitacja tego kogoś. A czasami, Marek, wczytujesz się, czy wsłuchujesz się w głosy ludzi, którzy słuchają cię dzisiaj w Eurosporcie? Staram się nie. Dlatego, młodsze pokolenie na przykład? Znaczy, mówisz o widzach? No tak. I są jakieś komentarze czasami gdzieś w skokach, ale wiesz co, dla mnie jakimś, wartością, czy czymś, co ma znaczenie dla mnie, jest opinia kogoś, kto się zna na sporcie. Jak mi, nie wiem, prezes Steiner, który zna skoki narciarskie, powie, że ja dobrze komentuję, czy Dawid Kubacki, czy Kamil Stoch mi powiedzą, podoba mi się twój komentarz, to ja rozumiem, że to jest komplement dla mnie. Absolutnie. To jest komplement taki, w który ja mogę wierzyć, że to jest dobre to, co ja robię, bo oni są fachowcami. Niełatwo jest człowiekowi, który nie skakał na nartach, o tym opowiedzieć tak, żeby oni byli, odczuwali, że ty mówisz prawdę. No to jest zrozumiałe. Trudno, żeby się liczył z zdaniem jakiegoś nawiedzonego hejtera. No więc wiesz, ludzie, którzy dużo kibiców gdzieś, ludzi mnie tam rozpoznaje, spotyka, dziękują, gratulują, mają jakieś miłe słowa, podoba im się to, co robisz, no to można na tym się chyba opierać. No bo wiesz, w tej chwili ten hejt zalewa nasze życie w sposób makabryczny. A zdarzyło ci się, ktoś powiedział, panie Marku, coś ostatnio pan bez formy? Nie zdarzyło mi się tak słyszeć, ale wiesz, czasami przypuszczam, że ludzie mogą tak, bo tak jak mówisz, jak się pomylisz raz w nazwisku, czy w imieniu, czy przekręcisz jakiś fakt, to natychmiast wszyscy mówią, że jesteś debil. A jeszcze jedna sprawa. Jakbyś komuś chciał narysować, może nie drogą kariery, ale rozwoju z człowieka, który marzy o tym, żeby komentować mecze w telewizji, zalecałbyś mu radio? Zdecydowanie. A, oczywiście. Większość chyba takich ludzi, nawet jak obserwuję nie tylko polskie kariery, ale głównie angielskie, BBC, no dla wielu ludzi jest to wyznacznik, powiedzmy taki, jak to się ładnie mówi, wzorzec w Sevr, prawda? Warsztatu, obiektywizmu i tak dalej, chociaż tam różnie bywa teraz, w tej epoce politycznej poprawności. Tam niemal każdy z wielkich komentatorów, może poza Gary Linekerem, ale on nigdy nie był radiowcem, nie był komentatorem, był kapitanem reprezentacji Anglii, wystarczy. I strzelił nam parę goli. Niestety. I paru naszych obrońców kolegów to źle wspomina. Natomiast on rzeczywiście dzięki podobno rocznemu treningowi w BBC robi to, co robi, a przy okazji mam takie nazwisko. Ale wracamy do tematu. Wydaje mi się, że w dziennikarstwie każda forma dziennikarstwa jest bardzo potrzebna. Ja zaczynałem od gazet, w związku z tym wydaje mi się, że nauczyłem się pisać. I na przykład kilku kolegów, którzy zaczynali od pracy w radiu, w telewizji, mieli problemy z pisaniem. Pamiętam, kiedyś był taki czas, jak zaczęły powstawać komercyjne stacje radiowe, że do nas, dziennikarzy telewizyjnych, zwracali się, żeby dawać relacje z Igrzysk Olimpijskich, z Mistrzostw Świata, coś tam. I niektórzy koledzy mieli problem z tym, żeby kartkę tekstu napisać. Czyli wiesz, to jest tak, że nauczysz się pisać, fajnie, bo to ci może się w życiu przydać. Radio, a potem telewizja, wydaje mi się naturalna taka droga. Z tym, że ktoś cię powinien czegoś uczyć. A właśnie. W radiu, w telewizji coraz mniej jest
takich, którzy czegoś uczą. A może to jest kwestia tego, że ci, co przychodzą, nie potrzebują nauczycieli? A to jest tak. Jest taka trochę wolność, wiesz? To jest tak, że chyba w jakimś sensie to jest. Ja jak byłem w telewizji, wiedziałem już, że no niedługo moja praca, przygoda z tym zawodem się skończy. Pomyślałem sobie, dobrze byłoby kogoś wychować, kogoś nauczyć czegoś, żeby mógł. W telewizji na Woronicza, jak pamiętasz, była taka akademia telewizyjna, nawet świętej pamięci Edward Mikołajczyk tam był jednym z... I mówiłem chłopakom, tym starszym moim kolegom dziennikarzom, słuchajcie, zróbmy coś, mamy jakieś doświadczenie, mamy wiedzę, weźmy grupę młodych ludzi, jakiś nawet nabór, coś, żeby oni się trochę nauczyli tego. To tak, i zainteresowania ze strony kolegów starszych nie za bardzo było, a zainteresowania ze strony ewentualnych kandydatów też nie zauważyłem. Do mnie się zwróciło dwóch ludzi, jeden z Eurosportu, jeden z telewizji publicznej, z prośbą, żebym im pomógł trochę, żebym zaczynali coś robić, żebym posłuchał tego, co robią, żebym się z nimi spotkał, pogadał, jak gdyby zrecenzował to, dał jakieś uwagi. Zrobiłem to oczywiście z wielką przyjemnością, ale... Chyba jest tak, jak mówisz, że młodzi ludzie, właśnie wychowani na wujku Google, wiedzą wszystko najlepiej i oni nie potrzebują twoich, moich rad czy Marek, mał, bo jeszcze właśnie usłyszysz, że teraz przekręcisz nazwisko, więc ty, ten mam je uczyć, jak on... No tak, tak. No jest kwestia tego, że wiesz, że oni dzięki dostępowi nieprawdopodobnemu do źródeł, do informacji... To też trzeba powiedzieć, że czują się mocniej merytorycznie. Reszta nie ma znaczenia. Jak wymienisz wszystkie siostry Messiego, jesteś dobry. To jesteś dobry. Nie powiesz Messi, nie będziesz sepleniu. Jakie to ma znaczenie, jak ja znam wszystkie siostry Messiego? Faktycznie to jest kwestia, ja staram się w takich rozmowach z dziennikarzami, powiedzmy w moim wieku, za bardzo nie iść w to, bo wyjdzie na to, że dwie stare pierdoły usiadły i opowiadają, jacy młodzi są niedobrzy, a za naszych czasów to było. To nie o to chodzi, ale coś tym jest, ten taki... powiedzmy stary, dobry model. Mistrz Terminator, tak? Albo mistrz czeladnik. Tak powinno być. Tak kto, powinno być. Kto cię wychowywał najbardziej, jeśli chodzi o radio? W radiu miałem możliwość współpracować z panem Bogdanem Tomaszewskim jeszcze, który bardzo wiele cennych uwag przekazywał. Darek Szpakowski mnie trochę uczył. Włodek Szaranowicz, oni wprawdzie wkrótce odeszli z radia, ale jeszcze zanim odeszli, no to... Ale zrobili ci miejsce trochę. To jest fakt, że trochę miałem szczęścia w życiu. Ja znam pierwszy człowiek, który może nie cieszy się, ale który skorzystał na stanie wojennym, tak? Bo doszło wtedy do rewolucji w mediach, wiadomo, i też w złą stronę, ale w przypadku telewizji, to telewizja wyssała wtedy najlepszych, najzdolniejszych ludzi z radia. Szpakowski, no poszedł, Szaranowicz. Poszedł Włodek i Darek, poszedł Heniek Urbaj za chwilę, czyli trzech właściwie takich frontmenów, można powiedzieć, wtedy polskim radiu. Mówią, że to była złośliwość któregoś poważnych, ale zostawmy. Tam były porachunki międzyludzkie, nazwijmy. Tak, tak. Tak, więc porachunki międzyludzkie, które spowodowały takie, a nie inne działania, ale to nie miało większego znaczenia. Znaczenie dla mnie, dla Andrzeja Janisza, którego ja ściągnąłem do radia, dla Reni Susałko, która przyszła do naszej redakcji, było to, że nagle nasz szef musiał stawiać na kogoś nowego, młodego. Dlatego ja dostałem dużo szansy, dlatego Andrzej dostał dużo szansy, no bo trzeba było Darka Andrzeja Błotka. Ściągnęłeś po znajomości, bo kolega... Tak, ja Andrzeja znałem z uniwersytetu. Właśnie ja pracowałem na uniwersytecie w agencji Almatura, a on jeszcze studiował historię, ale chodził w szaliku klubu jednego warszawskiego z takim drugim... Niekoniecznie tam, gdzie grałeś. Niekoniecznie. Drugim takim z Zbysiem kumplem i potem jak się okazało, że ja poszedłem do radia i Cieśliński mówi, słuchaj, może znasz kogoś, kto by przyszedł, bo jeszcze potrzebny jest, no to ja pomyślałem o Andrzeju. Andrzej pracował w szkole jako nauczyciel, bo on był po historii, uczył historię. Mówię, ty, może nie chcesz być nauczycielem całe życie, tylko byś chciał dziennikarzem. I on spróbował, przyszedł właśnie na takie przesłuchania, okazało się, że się nadaje. A to było jego marzenie wcześniej, czy to tak? Nie wiem, tego nie tego wiesz, nie czy wiem. Wzbudziłeś? Nie, czy... nie wiem, tego nie wiem. I interesował się sportem, no bo chodzi wiadomo, na mecz, wiadomo. I jak sam mówi, nie wiedział mniej niż ty. Nie, to nie wiedział więcej. Może wiedział więcej. Może i faktycznie wtedy zostaliście w radiu no, odeszli najlepsi, no i zaczęliście, można powiedzieć, od zera to jakby... Czy wiesz, trzeba a mnie to był szok jako słuchacza radia, bo nagle słynne głosy odjechały do telewizji, okej, okay, i nagle... Wiesz co, prawda jest taka, brutalna może, ale nie ma ludzi niezastąpionych, bo zawsze niezastąpieni leżą na cmentarzach. Może nie ma ludzi takich samych, nie ma ludzi no może niepowtarzalnych, ale niezastąpionych nie ma. Każdego można zastąpić, najwyżej gorzej, prawda? Ale
no nie było tak, że nagle ludzie odwrócili się od Polskiego Radia, co no było intencją kogoś, kto tam trochę wtedy mieszał. No tak. Bo myśmy dalej robili audycje, bo myśmy dalej robili transmisje, bo okazało się, że ja, Andrzej, Janisz potrafimy, może nie tak jak Włodek, Darek, komentować, ale za czas jakiś może nie gorzej. W związku z tym, no to się dalej kręciło, wiesz, to nie ma tak, że nagle się zrobi dziura, pustka, wyrwa. Ty specjalnie nie wyrywałeś się do zmiany firmy. Chodziłeś do telewizji, bywałeś tu, tam, ale jakoś tak tego radia się trzymałeś do roku 2000 chyba. 20 lat. Wiesz co, ja się śmieję, że no, ja uważam, że w ogóle wszystko jest w życiu człowieka gdzieś tam zapisane i, no tak. I urodzisz się i pewnie masz zapisane przeznaczenie, zbiegi okoliczności, przypadki i tak dalej. Mówimy o stanie wojennym, który był koszmarem dla Polski, dla ludzi w tym kraju, ale być może, że gdyby nie było stanu wojennego, ja bym do dziś w głosie pracy siedział. Być może. Wiesz, trudno powiedzieć. Poszedłem do Sztandaru Młodych po stanie wojennym. Janusz Cieśliński, szef Sztandaru Młodych, już miał kontrakt zapewniony w radiu. Pociągnął mnie za sobą do radia. Więc dwa takie w krótkim czasie wydarzenia, które nie musiały się wydarzyć i mogło być zupełnie inaczej. Kiedy bywałeś w radiu, kiedy pracowałeś, Sygnały Dnia też tam prowadziłeś. Kiedyś opowiadałeś mi historię, że wpadłeś na prezydenta Kwaśniewskiego. No i on do ciebie: cześć Rudy, ty cześć Olek. I wszyscy wokół prezesi pomyśleli, jaki jesteś ważnym człowiekiem, tak? Spotkało się to z dużą dezaprobatą. Że jesteś po imieniu? Bo tak, że powiedziałem do niego, no tak odruchowo, no bo znaliśmy się z panem prezydentem od lat i miał taki zwyczaj, jak jeździł na przykład na igrzyska jeszcze jako prezes PKOL-u, że przychodził do nas na stanowisko radiowe, bo myśmy mieli łączność ze wszystkimi obiektami. Mówi, tak, słuchaj, tak. Jakby gdzieś jakiś medal był, czy coś, to powiedz, co ja tam muszę jechać i być na tym. Ale myśmy się po prostu znali. No, ja wprawdzie z nim nie pracowałem w Sztandarze Młodych, bo on później przyszedł, a ja odszedłem ze Sztandaru, ale jesteśmy ten sam rocznik. No. Słuchaj, ale nie załatwił ci roboty, że byłeś kierownikiem? Czy byłeś kierownikiem? Nie, byłem kierownikiem, ale to nie. Ale nie przez Kwaśniewskiego. Ale to piękna historia byłaby. Słuchaj, że nie. Prezydent ci załatwił robotę, co? Nie załatwił mi roboty. Robotę właściwie załatwili mi moi koledzy z firmy, bo nagle Henryk Urbaś zrezygnował z bycia kierownikiem redakcji. Akcji. Nikt nie chciał zostać szefem. Ja też nie chciałem oczywiście, ale mówią, ty, no przyjdzie ktoś z zewnątrz, nie wiadomo. A co jest takiego, bo nie jeden z szefów radia, może poza Czarkiem Gurjewem, który mi się nie skarżył, ale mówili, że to jest straszna robota, papierologia, to są jakieś takie historie. Czy wiesz co, sam byłeś szefem w paru instytucjach, wiesz dobrze, że do tego po pierwsze trzeba mieć predyspozycję. Ja nie mam predyspozycji bycia szefem. Ja nie potrafię, może dzisiaj bym już potrafił, ale kiedyś nie potrafiłem być ostry w stosunku do ludzi, czasami trzeba być ostrym, nie potrafiłem egzekwować wielu rzeczy, które trzeba byłoby egzekwować, a wolałem zrobić sam niż kogoś o coś poprosić, czy nakazać. Powiedzieć, tak. W związku z tym, jak zostałem kierownikiem redakcji, to przestałem zarabiać pieniądze, bo przestałem pracować na antenie, byłem zawalony kolegiami, zebraniami, papierami, wycenami itd., itd. Pensje wtedy nie, dzisiaj te kierownicy zarabiają duże pieniądze, a wtedy ja miałem 1500 zł pensji i wierszówka. Jak nie zarabiałem wierszówki, to przestałem zarabiać. A w dodatku... A rodzina płacze. A rodzina płakała, ja cierpiałem, bo mnie głowa bolała, bo było zebranie, na którym kolega czy koleżanka mówi: słuchaj, czy ja już nie pracuję w tej redakcji? Mówię: dlaczego? No bo ja miałem tylko jedną kronikę sportową. No to ja w przyszłym tygodniu dałem 3 kroniki. To jest na zebranie. Czy ja tylko pracuję w tej redakcji, a nikt inny? Wiesz, pieniędzy było mało. No, różne. W każdym razie ja się nie nadawałem do tego. To były złe 3 lata w moim życiu. Złe 3 lata, ale zgodziłem się tylko dlatego właśnie, żeby... A powiedziałeś jedną rzecz, że dzisiaj może byś dał sobie radę. Jaki jest wiek odpowiadający na to, że dziennikarz, który pracuje jako reporter, jako sprawozdawca, nie wiem, pod koniec, przed emeryturą, mam 58 lat, siadam wtedy i zaczynam tym zarządzać. Troszeczkę wypalony, trochę spełniony... Nie wiem, to jest indywidualna kwestia, myślę, ale przede wszystkim jest to kwestia tego, czy ktoś się nadaje do tego, żeby być szefem, czy się nie nadaje. Czy ma predyspozycję, czy no nie. No ale z drugiej strony, Marek, mówisz, że lubisz ludzi, kochasz ludzi, że masz dobry kontakt z ludźmi, więc teoretycznie...
No tak, ale wiesz co, jak jesteś kumplem, myśmy byli kumplami w redakcji, od lat się znaliśmy wszyscy, mówią zostań szefem, bo my wszyscy się znamy i tak dalej, będziemy sobie pomagać. Po czym jak zostałem szefem, to już nie byłem takim bardzo kumplem. No nie do końca. Wszystkich, wiesz? Bo komuś wstąpiłeś na odcisk, coś. Więc to lubią cię ludzie, ale lubią cię ludzie, jak jesteś ich kolegą, jak jesteś na tym samym poziomie, jak o niczym nie decydujesz, a już szczególnie o pieniądzach, czy o wyjazdach, czy o czymś takim. Natomiast jak zaczynasz o tym decydować, to już takim kumplem nie jesteś, bo nie daj Boże, coś będzie nie tak, jak sobie twój kolega wymyśli. Ale to jest trudna sprawa. Ja wiem, ale wracając do naszej tej takiej instrukcji dla młodych dziennikarzy, którzy chcą, nie wiem, kiedyś w Eurosporcie, w jakiejś poważnej firmie robić dużo rzeczy, to jeden jest plus, ta otwartość mediów, te tysiące radiów, tysiące radiostacji internetowych, tysiące stron, możliwości komentowania, pokazuje ci, że chyba łatwiej dzisiaj wyłowić takich ludzi, którzy już coś potrafią. To jest trudna sprawa, wiesz, mnie prosili w Eurosporcie, zrobili taką akcję, tam nazwijmy to Szukamy Nowych Talentów. Tam, no, jakoś to się inaczej to nazywało. No i poprosili mnie z racji tych moich zapędów pedagogicznych, chęci nestorstwa. Szukania, nestorstwa. Prosili mnie, żebym ludzie przysyłali 3-minutowe dźwięki. Dano im tam jakieś do skomentowania zawody i oni to komentowali. 3-minutowe dźwięki. Słuchaj, przysłuchałem tego około 500. Z bardzo dużą dozą optymizmu wytypowałem chyba 20 osób z 500 w pierwszej selekcji. To sporo. Później jak trochę dałem sobie odpoczynku i jeszcze raz do tych 20 usiadłem, to okazało się, że dwoje z tych 20 ewentualnie można spróbować. Z 500. Dwoje. Dwoje, czyli mężczyzna, ludzie, kobieta? Z ogromną wadą wymowy, z fatalną dykcją, z nieumiejętnością akcentowania, wiesz, no pomijam już potoczystość wypowiedzi. 300 słów po polsku. A, no to jest nie, naprawdę nie tak, mimo że rzeczywiście, no dzisiaj tego jest bardzo dużo i dużo możliwości pokazywania się, takich talentów, które wiesz, od razu cię, to będzie następca pana Tomaszewskiego, to nie tak łatwo znaleźć. Nie tak łatwo, aczkolwiek to... mówię, jak się człowiek rozejrzy po wszystkich telewizjach, po internecie pobuszuje, to na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że ktoś to robi. No robią ludzie, robią, oczywiście, że robią, no bo wiesz, tylko że jakbyś sobie usiadł, miał być wolny dzień, usiadł przed telewizorem, przeleciał wszystkie stacje telewizyjne, posłuchał różnych komentarzy, prawdopodobnie nie zapamiętasz może jednego głosu, może jeden zapamiętasz. Jakbyś przesłuchał kilkadziesiąt stacji radiowych czy internetowych, czy zapamiętasz jeden głos? Marek, przez ostatni rok zapadło mi jedno nazwisko w głowie, ale ze względu, wiesz na co, może idę po najmniejszej linii oporu. Tak zwana przerzutka. Umiejętność narracji, może ja nie jestem zwolennikiem jakiejś narracji w stylu brazylijskim, ale lubię słuchać człowieka, który widać ma sprawność mówienia, łatwość, bo to też jest ważne, nie może cię męczyć. Jednego znalazłem przez ostatni rok. No czyli nie za dużo. Nie za dużo, ale trzeba wierzyć, że będą następni. Absolutnie. I będą to robić, bo ja ci powiem, w sumie no, nie jest to taka strasznie trudna robota. No, można się tego nauczyć. Trzeba mieć jakieś predyspozycje. Tak jak w sporcie, trzeba mieć trochę talentu, dołożyć pracy i może być z tego niezły efekt. Tak samo tutaj, trzeba mieć trochę talentu, predyspozycji, dołożyć trochę pracy i efekt może być, bo to nie jest bardzo trudna praca. Nie wiem, informatyk czy lekarz operujący wykonuje trochę trudniejszą pracę. Dlatego ja na przykład nigdy nie mówiłem, że ja idę do pracy, bo ja nie uważam tego, co robię, za pracę. No to jest moje hobby, za które mi płacą. Ja kiedyś pewnego pracownika chciałem wysłać na urlop, a on mówi, nie, no mówię, jedź Michał, no imię mogę zdradzić, jedź na wakacje, należy ci się. A on tak spojrzał na mnie, ale szefie, ja wakacje tu mam codziennie. No tak kochał tę robotę, ale potem chyba źle robił, bo różnie mu poszło w życiu. Ale zobacz, że to jest właśnie coś, co my mamy pięknego w tej naszej robocie mieliśmy, że pracowaliśmy oczywiście soboty, niedziele głównie, kiedy ludzie odpoczywali, to my pracujemy, bo w sporcie się najwięcej w soboty i niedzielę dzieje. Teraz to się dzieje zresztą cały tydzień na okrągło, bo tego sportu jest tyle, zwariować można, ale kiedyś była głównie sobota, niedziela. Ja przez to nie miałem trochę wakacji, bo była lekka atletyka, coś tam, więc na ogół urlopy miałem maj, październik, ale poniedziałek miałeś wolny, wtorek miałeś wolny, czasami jak już odszedłem z radia, bo w radiu nie miałem wolnego dnia, bo cały czas trzeba było robić,
ale jak poszedłem do telewizji, to miałem dużo dni wolnych. Tak, bo tak. Nic się nie działo na przykład od poniedziałku do czwartku. Ja nie musiałem chodzić do pracy. Mhm. Więc to jest pod tym względem bardzo dobre. No, ta praca daje możliwość też, mnie dawała, tobie dawała, jeżdżenia po Polsce i po świecie, poznawania ludzi. Tylu cudownych ludzi związanych ze sportem, ilu ja poznałem, to jest coś fantastycznego. No to jest największy skarb, co? Nikt mi tego nie zabierze. Powinieneś usiąść do książki, czy już usiadłeś? Nie, wiesz co, nie usiadłem do książki, nie usiądę do książki. To było Vegas, zostaje w Vegas. Niektóre rozdziały są absolutnie niecenzuralne. Nie mogę napisać książki, bo jeżeli ona by miała być ciekawa... I prawdziwa, no to za dużo ludzi jeszcze żyje, żeby trzeba byłoby, wiesz, no by znaleźć. Znaczy, Marek, musiałbyś oszczędnie dysponować szczerością. A to niedobrze robi książką. No właśnie, to jest... Mieliśmy w naszym życiu, ja 40 lat, 2 lata... W marcu minęło 42 lata od pierwszego etatu w Głosie Pracy, jaki dostałem, czyli 42 lata pracuję w tym zawodzie w różnych czasach, za komuny, stan wojenny i tak dalej, lata 90., trochę biedy, trochę ciężko było, potem jeszcze inne czasy, ale to było 42 lata, można powiedzieć, no... sielanki zawodowej, no wspaniałego życia, naprawdę wspaniałego życia, za które ja opatrzności powinni się obwozić po Polsce. Mówi, to jest zadowolony z siebie, z życia człowiek. No, ale, no z siebie jak z siebie, ale nie, z tego, co robiłeś. Życia zawodowego, no naprawdę. Pewno. To jest mnie w tym życiu spotykały same dobre rzeczy. Właśnie poznawałem wspaniałych ludzi. Byłem 200 razy za granicą służbowo. Zjeździłem cały świat, nawet na Tasmanii byłem. Więc wiesz... No, nie przepracowywałem się bardzo ciężko. Zarabiałem raz lepiej, raz gorzej, ale powiedzmy sobie w ostatnich latach godziwe pieniądze. No więc czego chcieć więcej? No tak, ale powiedz, masz jakieś niespełnione dziennikarskie marzenie? Czegoś nie zrobiłeś? Nie skomentowałeś czegoś z kimś, kto był koło ciebie usiąść? Nie. No to wiesz, trudno powiedzieć, no może... Może by coś takie, ale byłem na 11 igrzyskach olimpijskich, na kilkunastu mistrzostwach świata w lekkiej atletyce, w narciarstwie, jak mówię, 200 razy za granicą. Komentowałem największe wydarzenia na świecie. Miałem przyjemność obracać się wśród wielkich sportowców, wśród ludzi sportu wielkich, wspaniałych. No więc wszystko właściwie, co można byłoby sobie wymarzyć w tym moim 42-letnim życiu zawodowym, się wydarzyło. Więc ja nie mam. Nigdy zresztą nie miałem jakichś marzeń, czy jakichś takich... Chciałbyś zrobić igrzyska olimpijskie w Paryżu. Chciałbym zakończyć swoją... Ale tam w Paryżu na miejscu. Chciałbym być na miejscu w Paryżu, tak. Żeby to przeżyć i... Bo to wygląda na to, że mogą być fajne igrzyska, więc warto byłoby być tam na miejscu. Jeszcze raz zobaczyć to z bliska. Chociaż igrzyska się bardzo zmieniły przez właśnie zagrożenia, przez to, wiesz, że nie masz kontaktu na dobrą sprawę ze sportowcami, że chodzisz... Ale wiesz co, tutaj w Eurosporcie masz większy spokój. W radiu to jest szaleństwo, prawda? Bo musisz 10 aren obskoczyć, 3 dyżury, 4 studia, telewizja też daje w kość publiczna, a tutaj to skoncentrujesz się chyba na czymś, na czym możesz. Znaczy, nie musisz... Wiesz, w telewizji już jest ścisły podział na sporty. Ja komentował lekką atletykę i na dobrą sprawę tylko tyle. Tylko tyle, jaż tyle, bo to jest 10 dni od rana do wieczora, więc to jest dużo roboty. Ale chciałem a propos tego mówić, jak to wygląda, anegdotę opowiedzieć. W Atlancie byliśmy na Igrzyskach Olimpijskich. W jednym hotelu mieszkaliśmy my, dziennikarze radia, wtedy byłem z radia i telewizji polskiej. I mieliśmy taki fajny hotel, motel. W środku był basen. I mój kolega, niestety nieżyjący już w świętej pamięci, Leszek Skinder, chyba przed ostatniego dnia igrzysk dowiedział się, że jest basen, bo on nie miał czasu w ogóle, wiesz, rozejrzeć się po tym hotelu. A niektórzy koledzy... A już był mężczyzną w sile wieku. Spędzali czas na basenie, bo nie byli tak bardzo zajęci jak my. No faktycznie, no basen to był luksus. No tak. No i co, w przyszłym roku masz 70 lat, 12 igrzyska. Może będą 12 igrzyska. Jak nie pojadę do Paryża, to będę je komentował z Warszawy, czyli zaliczę kolejne igrzyska i na tym zakończę. Co byś robił? Słuchaj, no... Wnuki, wiem. Mam wnuki, mam cudowną żonę w Gdańsku, mamy piękne mieszkanie w Oliwie, mamy działkę i rancho, opiekujemy się bezdomnymi kotami, mamy w domu koty, wnuczków dużo, także będzie co robić. Poza tym to, co ci Andrzej Janisz ostatnio powiedział, jest parę książek do przeczytania, parę filmów do obejrzenia. No to jak tak. Zdrowie tylko dopiszę, bo to jest przede wszystkim sprawa podstawowa, to no, ale nie przypuszczam, żebym się nudził.
odpukać, ale ta średnia wieku dziennikarzy sportowych trochę poszła w górę, prawda? To tak. No, ty jesteś rówieśnikiem Fernando Santosa, nie wymawiając ci wieku. No cóż, na razie zdrowie dopisuje, oby tak było i jak będzie, to... Zastanawiam się, jak tylko, nie będę tego zawodu uprawiał, to sobie dam. Zastanawiam się, czy ty popalasz się tak jak on. Nie, nie palę. Nie palę. Nie. Paliłem w życiu, dużo lat paliłem papierosy, ale od prawie 4 lat nie palę. I nie powiedzieli ci to na strony głosowe źle było? A wiedzieć, na strony głosowe właśnie, jak poszedłem do radia pracować i zaczynałem dostawać... I miałeś chrypki. Za wysoki głos? Nie, dostawałem chrypki. Aha. I poszedłem do lekarza, pali pan, pali. A jak pan pali, to pan ma chrypkę. Jak pan nie będzie palił, to pan nie będzie miał chrypki. Ja w momencie, kiedy poszedłem do radia, przestałem na 10 lat palić papierosy. A do whisky wrzucać lodu? Do whisky wrzucałem lodu, to nie przeszkadzało na chrypkę. Mm-hmm. Nie, zupełnie. Nie, zupełnie nie, nawet wręcz pomagało, bo niektórzy mówili, zresztą znawcy, że żeby obniżyć sobie głos, trzeba palić. I cygara jest. Cygara, no to Humphrey Bogart zdaje się to. Tak. No ale długo nie pociągnął. Rak płuc i tak dalej, i tak dalej. O, niebezpieczne tematy. No nie chce mi się wierzyć, Marek, że w wieku 70 lat powiesz pas. No wiesz co, znaczy tak, ja powiem pas, bo już nie będę miał prawdopodobnie zdrowia i ochoty na przykład 4-miesięczny sezon zimowy komentować co tydzień. No, który właśnie kończysz. Który właśnie kończę. Ale być może, z racji tego, że jak mówisz, będę miał 70 lat, trochę o sporcie wiem. Teraz w wielu stacjach telewizyjnych, radiowych są studia, zaprasza się ekspertów, zaprasza się starców, mentorów. No, tak. Takie jak meczyki. No tak jak meczyki właśnie, też zaprosiliśmy z racji tego, że ja już jestem mędrzec, starzec. Więc być może gdzieś ktoś będzie chciał skorzystać z mojej wiedzy o sporcie olimpijskim, nie tylko. To wtedy tak, ale nie w sensie takiego, wiesz, cotygodniowego maratonu pięciomiesięcznego. Człowiek, który przez kilka lat wstawał, a kilkanaście o 4 rano, żeby sygnały dnia zrobić, to... Do dziś tego nie odespałem. Nie odespałeś? Jeden świętej pamięci Bogdan Chruścicki lubił to, prawda? Bogdan lubił, bo Bogdan wstawał bez względu na okoliczności o 5 rano. Aha. I jak słuchał pierwszych wiadomości o 6 i czytał je lektor, a nie ktoś z nas, to Bogdan wsiadał w samochód i jechał do radia, już następne sam robił. No proszę, proszę. Wielki klasy człowiek. Kiedyś byłem świadkiem, może nie świadkiem, ale ktoś mi opowiadał, dość wiarygodny, anegdotę z konkursu skoków w Zakopanem. Prezydent Kwaśniewski pytający, twój znajomy, pytający Apoloniusza Tainera wtedy w namiocie VIP-u, wtedy trenera kadry narodowej. Właśnie trenera Małysza. Trenera Małysza. Panie Polo, czy tam panie Apoloniuszu, panie trenerze, jak to jest? Dlaczego on tak skacze dobrze? Gdzie jest przyczyna? I Polo tak się o nim mówi, tak popatrzył na niego. Panie prezydencie, ja sam nie wiem. Nie wiem. Powiedz, gdzie jest ta tajemnica skoków? W głowach. Ale co, odwaga? Jak patrzy na Stocha Kubackiego dzisiaj. Nie, oni wszyscy są odważni, bo jakby nie byli odważni, to by nie weszli tam na górę, wiesz, i nie zjeżdżali ja raz, na godzinę. Ja raz wjechałem window w Holmenkollen na Mamuta, zobaczyłem w dół. Przerażający. W życiu tam bym na sankach nie, w ogóle nie ma o czym mówić. Natychmiast do windy i z powrotem. Nie, odwagę mają wszyscy, ale nikt tego nie wie rzeczywiście, dlaczego na przykład zawodnik skacze 10 konkursów bardzo dobrze, 11 mu nie wyjdzie i następnych 10 będzie skakał słabo. Mhm. Albo zacznie sezon słabo, potem coś jeden mu wyjdzie konkurs i do końca sezonu będzie Nikt tego nie wie. To gdzieś u nich w głowach siedzi. Oni oczywiście mówią, że to są drobne elementy techniczne, wiesz, zmiana pozycji dojazdowej, ale coś ktoś tam. Ale ma kilka lat fantastycznej pasy. Czy to będzie Małysz, czy Kubacki, czy Stoch, czy jakiś inny skoczek, nie? No. Ale zobacz, Janusz, to jest też tak, jak chociażby z trenerami. Trener piłkarski, który osiąga sukcesy w jakiejś drużynie, w pewnym momencie przestaje te sukcesy osiągać, biorą go do innej drużyny i tam na przykład nie osiąga na początku sukcesów, a potem zaczyna osiągać sukcesy. Czy on się zmienił za bardzo? Pewnie nie, pewnie stosuje te same metody treningowe, ale ma trochę innych ludzi, ma trochę inną sytuację, coś tam, wiesz, wygląda inaczej niż wyglądało. Z tymi skoczkami też jest tak, do końca nie wiadomo, dlaczego to się tak odbywa. Czyli Polo miał rację, on sam nie wie. Oczywiście, ale chociaż trenery był wielki. Oni się tego nie wstydzą. Ja wiem. Spytasz zawodnika, nie wie. Spytasz trenera, nie wie. Nikt nie wie. No, dziennikarz też mówi, że nie wie i jest kryty. I wszyscy się w to bawimy, nie? Wszyscy się w to bawimy. No, 40 lat pracy nie odkryłeś takiej tajemnicy, nie, Marek? Nie. I nie odkryjesz? Nie.
Nie chcesz odkryć? Nie mogę tego odkryć, bo mówię ci, tajemnica to nie jest żadna tajemnica. Po prostu nikt tego nie wie. Taka jest prawda obiektywna. Dlaczego kto? Nie wiem, kto by musiał się znaleźć? Jakiś naukowiec, jakiś psycholog, jakieś połączenie profesora Żołądzia i Janka Blecharza, żeby do kupy razem się wzięli i wymyślili, na czym to polega. Odrzućmy wiatr, odrzućmy warunki atmosferyczne. Nie wiadomo, no naprawdę nie wiadomo. Nie wiadomo dlaczego. Znaczy, trochę mnie rozczarowałeś na koniec rozmowy. No przykro mi bardzo, no ale wiesz, jakby było wszystko takie różowe, to byś miał za dobrze ze mną. Marek, dziękuję ci bardzo. Ja również. To był Marek Rudziński, wicemistrz Polski w koszykówce, dziennikarz wielu stacji, ostatnio Eurosport, skoki narciarskie, a w ogóle człowiek sportu, tak można cię przedstawić. A tak, no całe życie ze sportem byłem związany i do końca życia zostanę, nawet jak już nie będę... Jeden dzień dłużej. Co? Do końca życia jeden dzień dłużej. No zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.